Dzień dobry moi drodzy, zobaczcie co do mnie przyszło. Trochę karton zdezelowany, aczkolwiek zaraz się okaże w jakim stanie jest przedmiot znajdujący się w środku. Jak widzicie po nazwie VAT, to jest coś co stosuję na tym kanale często, typu akumulatory, innego rodzaju magazyny energii. Darmowa próbka oczywiście, nie płaciłem nic za to. Jest to akumulator 12V w technologii LiFePO4. O, dosyć gruba pianka, więc nie ma obawy chyba, że coś zostało uszkodzone. Tutaj nie widać żadnych uszkodzeń. Dodatkowo jest jeszcze, tak jak widać, komplet śrubek. Pianka ochrania bardzo dobrze, prawidłowo zawartość. No i zostaje nam przedmiot do testów. Jest to bardzo mały akumulator. Zobaczcie, Smart Edition. 12,8 V. Dokładnie. Będziemy testować takie urządzenie. Po rozpakowaniu otrzymujemy taki produkt. Właśnie jest to akumulator 12V 100 Ah wersji Smart Mini z wbudowanym Bluetoothem. No i dodatkowo będziecie mieli dzięki temu odczyty na aplikacji, którą udostępnia oczywiście tutaj ze sklepu Play do pobrania producent tego akumulatora. Zobaczcie, macie tutaj dokładnie nazwę, aplikacja o nazwie VAT Cycle, możecie ściągnąć w sklepie Play. Wszystko jest zawarte oczywiście w instrukcji obsługi, która jest po angielsku. Dodatkowo otrzymujecie w zestawie także wizytówkę. Wizytówka z informacją o serwisie oraz stronie producenta. Końcówki przewodów i kapsle na zamknięcia. Jeżeli chodzi o wykończenie jego i o budowę, to ona, jak już widziałem, jest skręcana prawdopodobnie na śrubki, więc pozwolimy sobie ją otworzyć i zobaczyć, co jest w środku. Tak to właśnie wygląda z zewnątrz, wszędzie są śrubki, obudowa jest skręcana, za chwilkę to sprawdzimy. Dodatkowo macie pasek do trzymania wygodny oraz zatyczki są w tej chwili oryginalne na złącza przewodów. Tutaj, gdzie możecie sobie podłączyć. Sprawdzimy sobie także wagę produktu. Odpalimy wagę profesjonalną do pomiaru takich właśnie rzeczy. No i stawiamy akumulator. Na wadze wychodzi nam 9,7 kg. 9,715 kg. Tyle waży ta bateria. 1282 godzin. Sprawdzimy jeszcze napięcie, jakie jest po rozpakowaniu. Jeszcze ta bateria nie była przeze mnie podłączana nigdzie, więc sprawdźmy, jakie panuje na niej napięcie. Fajne są te złącza. Oczywiście złącza są na śrubę M8. Zobaczcie, śrubki, które daje producent. Dwa rodzaje, dłuższe troszkę i krótsze. Pasują idealnie tutaj oczywiście, jakby że inaczej, do tych otworów, ale też i miernik fajnie można sobie tutaj umieścić. 13,17 V jest na miernik. Teraz spróbujemy podłączyć jeszcze oczywiście aplikację i zobaczymy, co jest na aplikacji. Żeby skorzystać z pełnych funkcji tej oto baterii, można zainstalować sobie aplikację taką, zobaczcie, producent udostępnia VAT Cycle, aplikację do BMS-a, który znajduje się w środku w tej baterii. Instalujemy sobie ją normalnie ze sklepu Play, nazywa się to VAT Cycle. Otwieramy. Po czym musimy zaakceptować wszystkie zgody. W przeciwnym razie nie będziemy mieli możliwości. Oczywiście usługi lokalizacyjne także. Bez tego zezwolenia nie znajdzie Wam baterii. Jeżeli to zrobicie, automatycznie bateria powinna zostać wykryta. Jeżeli nie zaznaczycie usług lokalizacyjnych i będziecie próbowali wyszukać urządzenie, niestety nie znajdzie go. Jeżeli już znalazło, to klikacie sobie, robimy potwierdź, połączenie, potwierdź. Nie trzeba wchodzić specjalnie w Bluetooth, żeby cokolwiek dodawać. I proszę bardzo, mamy komunikację w tej chwili z BMS-em naszej baterii. Zobaczcie. Mamy napięcie 3,2, prąd obciążenia albo ładowania i tak samo moc podaną tutaj, temperaturę w stopniach Celsjusza i Fahrenheitach i najważniejsze parametry, które tutaj są wyświetlane. Czy są jakieś ostrzeżenia? Nie ma żadnych ostrzeżeń. Klikając na napięcia, mamy automatycznie pokazane napięcia na wszystkich ogniwach. Są 4 ogniwa. Maksymalne napięcie, które występuje, minimalne podane jest, średnia i różnica. Także tutaj wszystkie parametry są fajnie widoczne. Jeżeli chodzi o prąd,
Czy jest jakaś reakcja na kliknięcie? Chyba nie. Jeżeli chodzi o moc, tak samo nie. Temperatura. Tu mamy wszystkie odczyty temperaturowe. Cela pierwsza, cela druga. Plus jeszcze są dwa czujniki temperatury prawdopodobnie w środku. Plus dodatkowo dwa, które się w okolicach BMS-a znajdują. Co jeszcze mamy? Oczywiście nazwę baterii możemy sobie zmienić na swoją. Jest ołóweczek. Po kliknięciu na ołówek można wpisać sobie nazwę swojej baterii. Potwierdzamy, no i bateria już ma swoją prawidłową nazwę. Akumulator w tej chwili znajduje się w standby'u, tak jak widzicie. Podłączymy go i naładujemy. Ładowanie jest podłączone w tej chwili. Napięcie ładowania, tak jak mają napisane tutaj w karcie katalogowej, standardowe napięcie ładowania 14,6 V i takie ustawiłem. Pobór jest w tej chwili 10,27 A. Mamy tutaj naszą baterię 12 V 100 Ah mini i tu mamy standardowy prąd ładowania 20, maksymalny prąd ładowania 100 A, maksymalne rozładowywanie 100 A także. Zobaczcie, mamy tutaj opcję na aplikacji, pokazuje się ładowanie i czas do pełnego naładowania pozostał 6,6 godziny. I taki czas prawdopodobnie będzie się to ładowało, choć możemy to sprawdzić. Jest godzina 17:41. Także zostawiam ten sprzęt chwilowo do ładowania i wracamy za jakąś chwilę. Dobra, zobaczmy teraz, jak wygląda proces ładowania na samej aplikacji. Tu mamy wykaz temperatur, zobaczcie, porównajcie sobie teraz temperatury, które były wcześniej, do temperatur, które są teraz. Zostało jeszcze 2 godziny, 2,3 godziny naładowania całego akumulatora. Jeżeli chodzi o napięcia, ogniw w środku, takie są one na obecną chwilę, tak jak widzicie. No dobra, zobaczcie, ładowanie dobiegło do końca. Mamy 100% naładowaną baterię, 13,7 V, jak widać tutaj. Napięcia na pojedynczych ogniwach 3, 3, 8, 6, 8, 7, 3, 5, 0,5. Zobaczcie, trochę się różnią, wahają się, teraz bo się balansują prawdopodobnie. Jeżeli chodzi o temperatury, zobaczmy, takie są temperatury po zakończeniu ładowania, temperatury na ogniwach poszczególnych. No i teraz podłączony sprzęt już mamy, będziemy testować obciążenie 20 A, dorzucimy na ten akumulator i sprawdzimy, jak to się będzie zachowywało. Zaczynamy test, zobaczcie, wchodzi nam tutaj 20 A obciążenia, tutaj mamy automatycznie discharging, nawet szacowany czas 5 godzin 2 minuty do pełnego rozładowania. Sprawdzimy, ile energii zostanie wyciągnięte. Zaczęło się rozładowywanie temperatury baterii podczas rozładowywania. Tak zaczynamy. Napięcia podczas rozładowywania, zobaczcie. Takie są napięcia poszczególnych ogniw na BMS-ie, który pokazuje. Test trwa już około 2,5 godziny. Napięcie w tej chwili trzyma się całkiem ładnie, 13 V. Jest tutaj to urządzenie wykrywa 12,79 oczywiście. Też może być delikatna strata na przewodach, choć użyłem tutaj przewodów 6 mm, więc nie powinno być jakiejś straty. Takie są napięcia ogniw. 3,237, 3,243 lecąc od prawej, 3,24, 3,245. Bardzo podobne, jeżeli chodzi o temperatury. Te temperatury są takie. Zaraz zrobimy rzut okiem termowizją, jak to wygląda na samym akumulatorze. Zobaczcie, tak to się przedstawia, jeżeli chodzi o sam akumulator. Mamy temperaturę 21 stopni. Zobaczcie, na zaciskach jest cieplejsza. Oczywiście to nie jest gorąca temperatura, bo sam przewód ma 26 stopni, 27 prawie. Akumulator, to jak widać, nie grzeje się jakoś strasznie. Tutaj mamy jakiś refleks delikatny, ale nie wykrywa żadnych temperatur, które by wskazywały na jakikolwiek niepożądany efekt nagrzewania się ogniw. Wszędzie temperatura, tak jak widzicie, jest taka w miarę sama. Tutaj obciążenie, w którym temperatura sięga 170 stopni. Spójrzcie, zostało już tylko 28% baterii, tej oto baterii. Baterii Watt Cycle w wersji Smart Edition, 12-woltowa bateria, 100 Ah, jest już rozładowywana od ponad 3 godzin, prawie 4 godziny. Jeszcze zostało z 1,5 godziny. Takie są parametry napięciowe na ogniwach. Tutaj mamy temperatury. Także zobaczymy, czy bateria będzie zgodna z parametrami, które podaje producent. Tutaj, jak widzicie, 12 V, 100 Ah, 1282 godzin. Zobaczymy, jak test przebiegnie do samego końca. Napięcie zaczęło trochę szybciej spadać. Widać po charakterystyce, jak już spada w dół. 11,44 na tym
module do rozładowywania, ale rzeczywiste napięcie na baterii 11,6, czyli jakieś tam 0,2 V się różni, dlatego rozładowuję to do 11,2, a tak naprawdę do 11,4 bądź troszkę ponad 11,4. No i mamy 99 amperogodzin. Czy dolecimy do stówki? Obserwujcie, zobaczymy. No i zobaczcie, test się zakończył. Akumulator pokazuje 0,118 V na ogniwach. Tutaj mamy to samo, 11,86, 11,9 napięcie się stabilizuje, troszkę do góry podejdzie oczywiście. Myślę, że jeszcze tam jakbyśmy zeszli z napięciem niżej, to wyciągnęlibyśmy troszkę więcej. Jeżeli chodzi o napięcia ogniw, zobaczcie, 2,883, 302, 2,995 i 3,025. Delikatne rozbieżności, jakieś tam niewielkie, także myślę, że nie powinno być z tym żadnego problemu. Jeżeli chodzi o temperatury pracy, w tej chwili mamy 26-25 na celach, plus dodatkowo na czujnikach pozostałych 26-28, także nie jest źle. Takie parametry uzyskaliśmy, zobaczcie. Praktycznie zjechalibyśmy jeszcze troszkę niżej, ale tak jak mówię, nie rozładowywałem tego bardziej, także wydaje mi się, że bez problemu osiągnęło to 100 amperogodzin. Właśnie wentylator kończył chłodzić, także tutaj macie to samo. Tak jak widać, wyciągnęliśmy 1267 prawie watogodzin i 99 amperogodzin, trochę ponad. Oczywiście producent deklaruje, że 10,8 V to jest minimum absolutne, także jak zjeżdżaliśmy do 11,4 czy tam 11,2, to i tak nieźle, że jeszcze moglibyśmy tam troszeczkę z niego zejść. Także myślę, że spokojnie osiągnęlibyśmy tą wydajność. Po zdjęciu takich kapselków, słuchajcie, tutaj na końcu, które są na śrubkach, ukazują nam się śrubki. Oczywiście zdjęcie tych kapsli nie było łatwe. Właściwie to trzeba było niestety większość z nich uszkodzić, czyli zrobić w nich dziurkę, żeby je wyciągnąć, bo one są bardzo dobrze spasowane, więc tak naprawdę otwarcie tych śrubek wiąże się z tym, że tracicie te kapselki, no i one już potem nie będą do niczego zdatne. Więc otwieramy ten akumulator po odkręceniu śrub. Tak to przedstawia się w środku, zobaczcie, włączę wam światełko. Jest tutaj BMS i są ogniwa, ładnie wszystko jest spięte, przewody dobrze zaprasowane, nie wygląda jakby to była jakaś fuszera, nawet są zamarkowane śruby, że zostały sprawdzone przez kogoś, kto dokręcał do kluczem dynamometrycznym. Tak jak widzicie, tutaj tak samo do BMS-a dwa minusy, to jest prawdopodobnie Bluetooth. No i sam BMS. Tak jak widzicie, wygląda to bardzo ładnie, estetycznie. Mogę spróbować to jeszcze wyciągnąć dalej. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No niestety okazuje się, że dalsze wyjęcie może być problematyczne z racji tego, że zobaczcie tutaj, jak widać, ten słupek do śrubki wystaje troszkę w światło tej płyty, która tutaj jest, a z drugiej strony dokręcone są śruby na równo praktycznie z końcem obudowy, więc wyjęcie wiązałoby się z rozłączeniem. Także na razie nie będę go wyjmował do końca, ale tak to wygląda, jeżeli chodzi o pierwszy widok po otwarciu. Jeżeli chodzi o widok BMS-a, zobaczcie. Takie ma oznaczenie, można sobie tutaj zerknąć. Także wydaje się dosyć dobrze wykonany. Cóż mogę powiedzieć o tym całym akumulatorze? Słuchajcie, no z czystym sumieniem mogę go polecić, skoro pociągnął naprawdę dosyć ładnie, tutaj nie grzał się, także myślę, że jest warto. Wszystkie linki w opisie, jeżeli chcielibyście coś takiego. Oczywiście będziecie mogli sobie coś takiego kupić. Producent udostępnił linki, które umieszczę oczywiście w opisie. To wszystko, dziękuję wam bardzo i pozdrawiam wszystkich.